Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym, już chyba 14 odcinku serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I w tym odcinku jestem w nietypowym miejscu, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo daleko od miejsca zakończenia ostatniego odcinka, a mianowicie byłem we wsi, znaczy u Keiry, tak? Chyba kończyłem odcinek, czy tam, no mniej więcej w tym rejonie, a teraz nagle znalazłem się tutaj we wsi Benek, która jest bardzo wysunięta na wschód na mapie. Tutaj właśnie jeszcze może podejdę do tego garnizonu, ale nie wiem. W tym odcinku będę, pójdę do Jasnowidza, spróbuję z nim wygrać w gwinta oraz pokonam właśnie tych bandytów w tym obozowisku. Tak samo chcę się jeszcze zrobić misję z tą Keirą, że tutaj skarpi w ogóle, która jest gdzieś tutaj w Alei Wisielców. Tutaj znalazłem tylko jeden z takich skarb, który wziąłem, strzeżony skarb. I znalazłem tam taką fajną zbroję właśnie, którą mam teraz na sobie. To zbroja, jeżeli dobrze właśnie, nie pamiętam dokładnie, więc kurtka łucznika z Verden. Mam 6 level, prawie 7, więc zanim będę mógł założyć ten pancerz, kurtka łowcy nagród i zwiększyć bardzo swoje szanse w walce z potworami. Ale na razie udam się do tego Jasnowidza, który mieszka w tej wiosce. Potem jeszcze tutaj jest jeden wykrzyknik na tej mapce, więc udam się do tego wykrzyknika. Zobaczymy, o co chodzi. I ciekawe, dlaczego pielęgnują ogródek. A to jakiś uchodźca, tak? Czemu to jest uchodźca? Uchodźca. Uchodźcy. Co to są za uchodźcy? O, to jest chyba do zbroi. Można zbroję zrobić? A nie, nie ma znacznika. Dobra. Nie wiem, tak, ten... czarni zdobędą w zimę. Znaczy, zdobyli w zimę. Ja, Wilk, spodziewałem się ciebie podejść. Dobra, zapiszę się, jakbym coś jednak pomylił. A dobra, nie mogę przez drzewka. Stary mędrzec. No, stary mędrzce, co tam masz ze mną do pogadania? Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Rynek pijany. Mam dar. Widzę przyszłość. Spodziewam się, że nie zada... Wiele nie zażądam. Jakbyście mieli coś do... Mam jedzenie. Proszę. Dziękuję. Taki dar zasługuję. No dobra. Dobra, teraz ciekawe, czy nam przypomnę. Widzę białego wilka, który wchodzi w wieczyste głębiny. Śpiewa hymn szaleństwa i rozpaczy. Wzywa tego, który nie jest umarłym, gdyż umrzeć nie może. To nie przyszłość. Już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuję, jeżeli cię oko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczyk... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini. Dobra, zobacz, co da się zrobić, ale... Zobaczę, co da się... Wątpię, żebym w ogóle tam poszedł. Ej, chcę jeszcze z nim zagrać w gwinta, ej, bez przesady. O, jesteście z powrotem. Zagramy w gwinta. Mam pytanie. Tak, gram w gwinta. A i tak, możemy zagrać o kartę, która jest chlubą mojej kolekcji. Czytasz w myślach? Dobrzy bogowie pobłogosławili mnie darem prekognicji. Szkoda, że działa dosyć wybiórczo i raczej w błahych sprawach. Ptak na mnie nie narobi, ale w gwinta dzięki jasnowidzeniu jeszcze nie wygrał. Co? Dobra. Rozkładajmy karty. Rozkładajmy karty. Dobra. Zobaczymy. Nie będę grał talią potworów, bo ja tutaj patrzyłem tylko. Dobra. Tutaj mam potężną, po prostu uzbieraną talię. Myślę, że to wygram. On gra potworami. A co to wymienić? Ja dostałem Vernona, co się bardzo przyda, ale to się na pewno nie przyda. Lub dowódcy, czyste niebo też się nie przyda. Dostałem dwa, dobra. Zrobię takiego fejka, ale też muszę zrobić na razie karty. Niech on się pozbędzie tych swoich kart. Dokładnie, niech on weźmie te karty, chociaż te karty nie są zbyt dobre.
No, wzywaj tych swoich pobratyńców, żebyś pozbył się tych swoich kart, a ja tymczasem będę grał. Dobra. Na razie jeden i zobaczymy, co on teraz zrobi. Ja, czyli on ma tych kart, naprawdę. Dobra, myślę, że pozbył się swoich takich najpotężniejszych kart, przynajmniej te, które takie skupiające w sobie. Więc dobra, przeciwnik grał tę rundę, 12-0, dobra. A, dzięki zdolności zostaje mu jeden, zostawił sobie najpotężniejszego. Krabopająk. O kurde. Trochę mi tu utrudnia robotę. Ale on ma już tylko 4 karty, więc... ma dychę, no właśnie. Wystarczy... Przeciwnik spasował. Więc wystarczy tylko rzucić tutaj... rzucę Keirę. Rzucę tego. I żeby nie marnować, rzucę tego tutaj, żeby się zwiększył tylko jeden. No i będzie, spasuje. Dobra, wygrałem tę rundę. Teraz będę miał 7 kart, on będzie miał 4. Chociaż tak z jedna mutko zostaje kartę, tak? A mi powinna dostać je na... No, dokładnie. Jeżeli teraz dobrze to rozegram, to będę po prostu super. Dobra, on ma tylko 4 karty. Kurczę, co? On ma... Naprawdę on ma... What? Ja tego nie rozumiem po prostu, dobra. Nieważne. On ma nawet niezłą talię, tak? Bo sam nawet to mówił, tak? Wow. Spryciarz z ciebie, kolego. Ale ja jestem jeszcze sprytniejszy. Czyste niebo, wow. Co? Drugie czyste niebo! Gościu ma naprawdę, nie wiem. Ma tylko jedną kartę. Ja mam 3 i nie wiem, czy uda mi się to wygrać. Nie, no powinno się udać. Draug. Wow. Ale dobra, nie działa na niego to, to coś. Czyli teraz mam szansę. Ja mam 38. Może nie starczyć. 56! Idealnie! Idealnie, idealnie, pięknie. Po prostu to było cudowne. Tak to już jest z tym jasnowidzeniem. Wiem, gdzie tej jesieni urosną dorodne maślaki, ale jak grać, żeby wygrać, to już tajemnica. Weź tę kartę, należy ci się... Słyszałeś o jakichś innych graczach? Właśnie, dokładnie. Velen jest tylko jeden godny dla ciebie przeciwnik. A, chatko, to już nie grałem. Na niego chatko ze wsi pod Gaję. Mało ma lat, ale niech cię to nie zwiedzie. To chatko już grałem to. Trzątka? Wiedźma Trzątka. A, wiem, dobra. To jest stali potworu, więc to też nie jest zbytnio takie właśnie. Tutaj mam jeszcze jedną taką wiedźmę, właśnie kuchta, dokładnie. No, ale nie, no też buduję sobie tą talię, skoja te raczej słaba talia, ale Królestwo Północy. Cesarstwo Nilfgaardu też sobie zbudowałem prawie samych bossów, więc to jest naprawdę jeszcze jak pójdę do, na Skellige popłynę i popłynę, ma się z rozrywki Velen zaktualizowane. Dobra. Postacie, medytacja. Zadania, dobra. Zadanie, bo pisało, że zadanie jest aktualizowane. Wróżbita prawdy ci powie.
Czekajcie, co... Napisało zaktualizowane. Już tak się zapatrzyłem. No i co, i tyle? Wow, ile już zadań... A, rozgrywki Velen, czyli wykonane wszystko. Partyjki z karczmarzami. Rozgrywki w Zawigracie. No, czy już tutaj chyba... Tutaj nie znajdę godnych przeciwników. Ej, uchodźca. Mogę z tą porozmawiać? A, dobra. A, czyli jednak zakończony, dobra. Czyli muszą przynieść ten korzeń, tak? Niebezpieczny ładunek. O, co ja robię? Dobra. Czyli gdzie to jest? Wow, wow, trochę daleko. Ale w sumie mogę się tam teraz udać, tak? Pójdę tylko po płotkę, podejdę do wykrzyknika i idę tam. Ten nasz pobladł z głodu. A dobra, tu jest ten wykrzyknik. Uchodźca. Czyli coś chce jednak, tak? Uchodźca, dobra. Panie, na północ wam drogę. A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupiecka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali. Mieli wrócić... No dobrze, rozejrzyj. Tomił, mój brat, ich prowadził. Łebski chłopak, z nim gadajcie, bo reszta to... Dobra. Lubię tak właśnie, jak wsiada do niego od tyłu Geralt. Dobra. Czyli uzyskałem tutaj zadanie od wykrzyknika. Znaczy no, od uchodźcy. I teraz lecę sobie. Oj, źle wygląda. Teraz wolniej. Tam jest jakaś łódka. Czy to jest normalnie taka łódka, czy tam jest jakiś skarb? Nie, to jest normalnie se łódka stoi, tak? I w ogóle nie wiem, gdzie tu można popłynąć, bo chyba tutaj na drugą stronę... Nie, no da się! Wow! I w ogóle... Mogę przepłynąć od drugiej strony... Nie, no... Szaleństwo! Że tak powiem. Dobra, skoro tak... Zobaczymy, co tam jest na dole. Tam widzę, że są utopce na dole, czy tam jakieś inne dziadostwo. O, Geralt! Czy tu coś się stało? Jakaś jaskinia? Ja nie wiem, co tam może być w ogóle. Nie, to na pewno nie jest to. Dobra. Stangle został zapisany i wchodzimy do tego. Nie wiem, co tam może być, ale na pewno coś dziwnego.
Dobra, ale się boję. Zawsze się przed takimi rzeczami. Po prostu. Quen. Dobra, Igni. Co to jest? Góle na drugim poziomie. Zatwierdzamy niedźwiedzki miecz. Jest. Dobra. Krew gula, dobra, to mi nie jest potrzebne. Są zwłoki jakiejś sarny? Czy co to jest? Chwila, chwila, chwila. Smoczy kole. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. Dobra. Chyba tam nic nie ma oprócz jakiegoś kuferka? Nie, to jest po prostu jakaś skrzynka, nie ma tam nic w środku. Dobra. Lecimy z powrotem. Zazwyczaj w takich jaskiniach jest coś bardziej niebezpiecznego niż gule. W ogóle, no. Już się powiem, że to będzie jakiś, nie wiem, troll, golem. Nie wiem, co tu jeszcze może mogłoby być. Smok, nie no, smok raczej może nie no, ale... Jeszcze mnie bardzo ciekawi tam na dole. Też sobie tam podejdę z wielką chęcią, żeby... się z nim przyjrzeć. Tylko najpierw Quena sobie rzucę i w ogóle teraz Igni. Chodźcie! Chodźcie do mnie! Ej, koledzy! Bagiennik! What? Bagiennik? Nie, ja dziękuję. Jeszcze 15 level, myślałem, że to jakiś normalny cfela za to. Kurde, to czego one pilnują? Co to w ogóle jest? Wolniej, płotka. A są wilki, to... Kurczę, myślałem, że to są jakieś utopce, a nie bagienniki jakieś na 15 lewcu. Nie, na 15 lewcu w sumie, no mógłbym się pokusić, ale... No kurde, no nie... Już za dużo razy dedałem tutaj w Wiedźminie i w ogóle... Yeah. Chociaż nawet to chyba nie było Temeria. Nie była Temeria nigdy. A nie, to było Velen, tak? To jest całe Velen. Czyli to jest Temeria.
No i dlaczego ci uchodźcy tutaj pracują przy domie tego jasnowidza? O, jesteście z powrotem. Mam to, co pro... Dziękuję. Co? Dajcie mi chwilę, idzie, on sobie idzie. Przed siebie, do samotnej wieży, na przód. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko! Wie, że to jej ostatni lot! Estuadesse, tak będzie! Wypatruj znaków! Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym... Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego! Idź! Aha, dobra, czyli już nie mam żadnych specjalnych questów, oprócz tego, żeby... Da, zbadać pozostałe, da, Velen, dobra. Panie lasu... Sugerowany poziom 6. Mam 6, zaraz będę miał 7, więc w sumie mogę... Panie lasu, tak, odszukaj wiedźmy z bagiem i w ogóle... Dobra, gdzie to jest? A tutaj. A nie, tu są kapliczki, tak? A gdzie są wiedźmy? Kurczę, no gdzie to jest? A czy mam i tak szukać kapliczek, tak? Doświadczenia, to nie powinien mieć już następny level, ale dobra. Dobra. Czyli tak, inaczej. Co ja robię? Czyli gdzie ja musiał... No, czyli mogę z tej wsi równie dobrze, tak? Sobie pójść do tej wioski bandytów. Na groźnych bandytów. Groźni bandyci. Dobra. Płotka. Piję sobie wodę. Oj. Widziałem cię w zimie. Kto widział mnie w Wiedźmie? Kto? Zostań. Jezu, one grabie. Lina, wow. Ale wy jesteście wszyscy dobrzy. Dobra. Idzie teraz, czyli faktycznie tam, tak? No, czyli tutaj, dobra. No!
Może na bandytach mi się uda nas ten level wbić i w ogóle. A czekajcie, nie, poczekaj, bo ja mogę sobie tutaj coś zwiększyć, tak? No to postać i co? Co ja sobie tutaj mogę zwiększyć? Wydane punkty, dostępne punkty. Trening siłowy, silny atak. Szybki atak. Mutagen zgrywa. Ale dobra, to o co teraz w tym chodzi? O, znaki mogę sobie ulepszyć. Dobra, to wolę znaki, powiem szczerze. Igni. Ja chcę Igni ulepszyć. Stopienie pancerza, wow. Wykup umiejętność. Wow. Zdane znakiem Igni niż... parametry pancerza. Nie, no to fajnie, tak? Następny właśnie będzie akcji, czyli sugestia. Marionetka, moc akcji. Wow. Dobra. A właśnie, zapiszę się, bo nie chcę... W sumie zobaczymy, jakie będzie to fajne, czy to będzie fajne akcji, czy nie. Wow, co się stało? Łotka, spokojnie. A, deserter, to już. Wow, o co w tym chodzi? Czemu to mnie tak oślepia? Wow. Kurde, te psy mnie tak wkurzają. Wow, no bo psy mnie atakują, no i w ogóle, ale mnie to... Bo gdyby nie psy i w ogóle, no to nie byłoby rozmowy. Masakra. Najpierw psy, później deserterzy. Muszę sobie coś takiego ustalić. Dobra. Dobra, teraz inaczej. Tak. Ja mam pomniejszony glik i coś tam.
Coś tam, dobra. Czyli które? Dobra, tak. Szansa na krwawienie. To mi się w ogóle nie przyda. Szansa na zamrożenie. Szansa na wytrącenie z równowagi. To słabizna. Siła ataku. Może być. Kurtka łucznika. Też coś tu mogę wsadzić. Tylko co? O, mogę wsadzić glif Ardy. Tylko Ard mi... Ja nie używam Arda. A Igni trochę mi szkoda. No i dobra. Chyba, że coś teraz sobie wykonam. A nie, bo muszę, mogę tylko u Kowala. Zresztą tak, to jest słabszy. Nie, to jest silniejszy miecz, tylko że... Dobra. W sumie mógłbym to wykonać, tylko tutaj właśnie mam... Mam to, te właśnie te moce. A nie, wymagany siódmy poziom. To i tak mam za mało. Wow, jeszcze mi się świeci tak na kolorowo ten mieczyk, wow. I w ogóle... dobra. Kurde, bo coś do mnie biegnie. Coś do mnie biegnie, a ja nie lubię, jak coś do mnie biegnie. Dobra. Chcę trafić tą sarnę, może się uda. What? Dobra, wystraszyły się. Bez sensu, dobra. Dobra. Czyli najpierw, pieski, później dezerterzy. Dobra. Muszę się cicho skradać. Skradać. I nie ma piesków? What the fuck? Dobra. Mam wywalony na pieski. Dobra. Teraz do walki, do walki! Stawaj do walki. Dezerterze. Nie ma żadnego desertera człowieczka? Czemu? Trzeba boję się tak do nich podejść, bo wiadomo, że przegram, tak? Znaczy, może nie, że wiadomo, że przegram, ale... To nie, bo przegram. I w ogóle. A tu się pojawia problem, bo ja nie chcę przegrać i w ogóle. Dobra. Zauważył mnie, czy nie? Ora, próbuję tego Wysola trafić. Ło!
Ale mi chycnął po prostu, wow. Dobra, jest jakiś przywódca dezerterów, no chodź na solo. Wow, był za daleko. No, podejdź tutaj. No co machasz tak tym toporem? No podejdź tu. What? Co to jest w ogóle? Dobra. Dobra, spoko. Chyba już jakby niby skończyła się walka. Dobra. Ich przywódca zginął. Dobra. Czyli mam jednego gościa mniej. Tak z nimi się bawię, bo... Kurde, tam stoi jeden gościu. Chodź, chłopie. Ja tu robię cuda na kiju, żebyś jednak... Co z... No chodź tu, chłopie. Dobra, zauważył mnie. Ale jesteś paskudny. A są ich psy! A, dobra. What? Dobra, jest 7 poziom. Chwila. To skoro tak, bo mi zostało postać. Bo mi tutaj zostało. A, nie mogę zrobić tego w czasie walki. Co za masakra. Ja nie jestem w czasie walki. O, biegam se normalnie. Więc o co chodzi? Yes! A, oni cały czas we mnie strzelają i w ogóle! Wow! Czyli tylko dwóch na wieży zostało. Co jest, kurwa?
Nie, Geralt, tylko nie spadaj. Co, jeszcze ten żyje? Bez sensu. Nie! Geralt! Geralt! Tam jest jeszcze jakaś skrzynka, która wygląda na taką skrzynkę, w której coś jest. Sadło, rękawice kalerzysty, spodnie myśliwskie. Jest! O, ale fajnie, ale fajnie! Patrzcie, co to jest? Gdzie to jest? Tu. Jest lepszy. Fajna, fajna taka zbroja. I jeszcze spodnie myśliwskie, które są o wiele, wiele lepsze niż te spodnie myśliwskie. Dobra, nieważne, ale lepsze. Dobra. Ważne, że lepsza zbroja, nie jak wygląda. Dobra. Miałem już 7 poziom, czyli mogę tamten nilfgaardzki miecz sobie użyć, ale skoro tutaj ulepszyłem, to chyba nie będę teraz kupował. Przydałby się ten miecz srebrny w ogóle jakoś zrobić. No właśnie, jakbym jeszcze miał zginąć czy coś, to już wolę być zmedytowany i w ogóle. Taki niepozorny odcinek, tylko bandyci i jasnowic, a jednak coś tu ten. Dobra, sam jest tam zapisany. No i ci. Jak się stąd wychodzi? Oto jest pytanie. Dobra, tutaj. Ład, burza. Dobra, to zmedytuję się do rana, żeby nie było burzy, żeby było ładnie. Przynajmniej level, znaczy no, level jest, ale jeszcze tylko jeden level i będę mógł nałożyć moją jeszcze lepszą zbroję niż ta, co mam teraz. Chyba jest lepsza, bo tyle tych zbroi ostatnio pozdobywałem. Ja już sam się gubię, powiem szczerze. Nie, chwila, chwila, Geralt! O, użyj! Nie, nie, nie używaj, nie używaj! Słyszę, jakby ktoś napinał cięciwe, jakby chciał mnie zdjąć. To jest bardzo niepokojące. Uuu, nowigradzki długi miecz! Kurde, no lepszy, naprawdę. A ja już tutaj wwaliłem. Ale nie no, siła ataku, tylko ten, no to się zamieni na dzikiego gonu. No co to jest takiego? Oprócz miecz wojownika dzikiego gonu, to nic tu nie jest specjalnego, oprócz nazwy. Czyli skoro można im zabierać bronię, to jeszcze możemy temu? Tam jest jeszcze jakiś. A też ma, dobra. Czyli się przyda, przynajmniej można byłoby gdzieś sprzedać. Chwileńka, chwileńka. A no to spoko, zamortyzował upadek. Jeszcze tutaj na zewnątrz jest kupę rzeczy, ale jest problem, bo tutaj schodzą cały czas te pieski i to mnie bardzo wkurza. Ej, piesku. Ci piesku.
Jezyczku. I co, paskudo? No i co, paskudo? No, hitolca! Wow! Czy wy to czujecie? Jak ja biorę te pieski na hitolca? Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo nawet fajnie. Może tutaj jeszcze ten gościu ma mieczyk. Podnieść, tak, nowigracki mieczyk. Toporek. Wow. A ten przywódca też miał taki fajny, taki duży topór. Tylko gdzie ja go zabiłem? O, to jest pytanie. Właśnie, bo tu jest jeszcze jakiś żura. Nie, nie, co to jest? Tu jest przywódca ich. Znaczy jego broń nie jest do podniesienia. O, tutaj coś można brać z tych beczek, więc ja podejdę. Też właśnie oprócz fiolki to wątpię, żeby coś tutaj właśnie było specjalnego. Butelka wody, fiolka, nic specjalnego. A ja mam jeszcze trochę czasu i udam się na te moczary i w ogóle. Kłoteczka. Kłoteczka, chodź. Dobra, czyli save'uję. Skoro już jestem aż tak daleko i w ogóle to... Wow, toporek jest większy, ale to jest miecz dwuręczna, czy... Długi nowigradzki miecz, a czyli to się czymś różni? A, nie, nie ten, tylko ten, o. Ten jest jeszcze lepszy. Czyli szansa na krwawienie, coś tam jest, tak. Nowigracki miecz długi, nowigracki miecz długi. Nowigracki miecz długi. Czym one się różnią? Ej, what the fuck? Dobra. Ej, czym one się w ogóle różnią, co? Sam, dobra, no. Czyli nic tutaj już wartościowego nie znajdę. Czyli muszę jechać teraz do tutaj, tak? Czyli... Muszę się udać najpierw, bo to będzie mnie prowadzić pewnie przez środek, tak? Najpierw muszę się udać do tej wsi, a później... Nie, tutaj se walnę, dziś znacznik, dobra. I potem tą dróżką i w ogóle. Przez wieś zawsze można coś tam, może jakiś kupiec albo inne dziadostwo. Kurczę, no, skręcaj. A przez las, co tam może być w lesie? Jakiś piesek, wilczek, co to może być? Co tam może być? Czy no, tam tylko jeszcze jakiś jeden wilczek, który myśli, że mnie dogoni. Dobra. Tu jest wioska, tak? Tak, tu jest wioska. Czy tu jest kupiec? Tak, jest kupiec. Czy tutaj jest coś o rozgrywkach gwinta? Skóry garbuje? No dobra, wikliniarstwo, nie. 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 Sprzedam wóz. Wóz. Mam przebieg trzymany w szopie. Dobra, czyli tak. Czyli tu jest jakiś kupiec, który siedzi sobie w chatce. Ja nawet nie wiem, czy tu nie byłem wcześniej. Tak, byłem tutaj wcześniej, nie na odcinku. Więc nie wiem, czy jest sens z nim grać w gwinta. Bo jak tędy jechałem, to po drodze zahaczyłem tego gościa.
No, zagrajmy w karty, pokaż mi swoje towary. On nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Zagrajmy w karty. I tak bym go rozwalił, chociaż z nim była największa bitwa po prostu stulecia. Chyba miałem... Ja miałem wynik 128, albo nie, nawet nie wiem czy nie więcej. Nie, sorry, sorry, ja nie mieczyk, nie mieczyk. 2 taka po prostu wielka bitwa na te karty, że to po prostu naprawdę się nie mieści. Podążam za szeptem, co mnie prowadzi do tego starego drzewa na wzgórzu. Dobra. Ja znam te wzgórze i te szepty. Czyli którędy będzie najlepiej? Czyli odwrócić się, pójść tędy, tędy, tędy i tędy. Czyli najlepiej na razie na skrzyżowanie. Lubię sobie dawać ostatnio takie znaczniki, bo tak po prostu jest to łatwiej. No płotka, jedź! Tobie mówiłem, do guślarza idź. Niech jakie modły odczyni. Guślarza. Naprawdę, a stąd tak daleka do guślarza? Już tyle niebezpieczeństw, są wilki, bandyci. To jest masakra. Jeszcze spadnę tam na dół. Wow! Wow, dobrze, płotka była rozpędzona. Dalej. Bo tak to gdyby nie była rozpędzona, myślę, że bym tam spadł na dół. Płotka, spokojnie. To jest urwany most. Nie wiem, czy to się tak zda. Ale nie, no myślę, że się da. Dobra, muszę się zawrócić. Tutaj wejdę na tą górkę. I rozpędzamy. Rusz się. O! Udało się. Harpia? What? Nie, tu nie ma. Dobra, płotka. I co to było? X, dobra. Ale jak się pojawiła nagle. Dobra. Zaraz będę wchodził do tych moczarów, a nie będę tam podchodził do samych tych wiedźmi w ogóle. Nie mam ochoty. Używając wiedźmińskich, znajdź kapliczkę. No, czyli pewnie tutaj będzie się szło, tędy, tędy. I tutaj pewnie będą mieszkały te wiedźmy, bo tak, to są chyba wiedźmy, tak? No to skoro one muszą gdzieś mieszkać. Ale to już na pewno zrobię w następnym odcinku, bo teraz nie ma szans. Tylko se zjadę. Tutaj z tej górki takiej niebezpiecznej. A bo wiecie co, dobra, już to tak zostawię i zapiszę się i w ogóle. I to był bardzo taki ekscytujący dość odcinek, przynajmniej jak dla mnie, bo właśnie tam byliśmy te 15 levele tam tych potworków, te bagiennice czy bag... No nie wiem jak to się dokładnie nazywało, zapomniałem. W każdym razie było trochę emocji, tak, walki też. Jasnowic i w ogóle, no to ten, no to tak, zapraszam was do subskrypcji, lajków i w ogóle do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć.